Światowy Kongres Kopernikański odbywający się w Krakowie to druga część wielkich sesji naukowych wspólnie organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Olsztynie, jednostki Polskiej Akademii Nauki i właśnie Uniwersytet Jagielloński. Tym razem tematem rozmów będą problemy filozoficzne i ekonomiczne. Bardzo się cieszę, że w Krakowie pojawia się grupa znakomitych ekspertów zarówno w dziedzinie filozofii, jak i ekonomii, żeby pokazać nie tylko historyczny wkład Kopernika w naukę, ale także jak ta myśl dzisiaj rezonuje w różnych dziedzinach życia społeczeństwa polskiego. Światowy Kongres Kopernikański jest doskonałą inicjatywą dla spotkania naukowców z Polski i ze świata zainteresowanych życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Krakowska odsłona kongresu jest pretekstem do szerszej dyskusji i debaty o roli nauki i społeczeństwa, rewolucjach, ewolucjach poglądów. Mamy nadzieję, że ta współpraca, która się nawiązała teraz między uniwersytetami w Polsce, instytutami i innymi jednostkami międzynarodowymi również, będzie miała swoją kontynuację również po zakończeniu kongresu. Większość nawet naukowców przypuszczalnie nie zdaje sobie sprawy, jak szeroka gama zainteresowań i osiągnięć była tym, co Kopernik stworzył. Jako fizyk oczywiście wiem o jego głównych osiągnięciach w astronomii, zmienił nasze widzenie wszechświata. Natomiast muszę przyznać, że nie w pełni się orientowałam, jaką wielką wagą były jego osiągnięcia czy publikacje z dziedziny ekonomicznej. Więc rola kongresu w tym momencie jest zebraniem i uświadomieniem sobie nas wszystkich, jaka wielka ta wiedza jego była, ale z drugiej strony też podkreśla to wagę badań czy podejścia interdyscyplinarnego. Nauka lubi celebrować swoją historię, bo może wbrew powszechnemu przekonaniu, nauka bardzo opiera się na przeszłości. Tworzy nowe rzeczy, nieraz zaskakujące, rewolucyjne, ale one zawsze wyrastają z tego, co było. Znane jest powiedzenie przypisywane Newtonowi, że on dlatego tyle mógł odkryć, bo stał na ramionach olbrzymów. No i ten kongres jest takim wspinaniem się na ramiona naszych poprzedników olbrzymów po to, żeby zobaczyć dalej naprzód.